Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w pierwszym odcinku w tym roku. Rok 2022 mamy i 1 stycznia minął i szeroko omawiany praktycznie w każdych mediach nowy taryfikator dotyczący wykroczeń popełnianych na drodze. I właśnie w związku z tym nowym taryfikatorem umówiłem się z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego w Suwałkach, gdzie omówimy sobie te najpopularniejsze wykroczenia, których dopuszczamy się jeżdżąc po drodze. Zapraszam serdecznie Państwa do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Dzień dobry Panie Naczelniku. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa bardzo serdecznie. Na wstępie tego pierwszego odcinka tego roku życzę wszystkiego dobrego Panu oraz podwładnym. Panie Naczelniku, 1 stycznia przyniósł dla nas kierowców wielkie zmiany, w zasadzie zmiany wysokości mandatów karnych, za które możemy otrzymać za wykroczenia. Jakie najważniejsze zmiany nastąpiły właśnie od 1 stycznia? Tak jak Pan tu wspomniał, od 1 stycznia 2022 roku weszły nowe przepisy, czyli nowe stawki mandatów karnych za określone, za poszczególne wykroczenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. I tutaj przedstawię może takie poszczególne, najbardziej popularne wykroczenia, które kierowcy popełniają i też taryfikator, który za te wykroczenia przewiduje jaką kwotę i te wykroczenia przytoczę. Poprosimy. Biorąc pod uwagę osoby piesze, które poruszają się po przejściu dla pieszych, kierujący, który nie ustąpi pierwszeństwa dla takiej osoby przechodzącej przez przejście dla pieszych, a na drodze dwupasmowej w tym samym kierunku, które prowadzi, kierujący przytrzyma się, przepuszczając taki pojazd, drugi kierowca, powiedzmy, nie zauważy, nie przepuści takiej osoby, jest mandat w wysokości 1500 zł. Jest to stała kwota, nie ma tutaj żadnych widełek. Jeżeli chodzi o przekroczenie prędkości dozwolonej do 10 km na godzinę, jest mandat 50 zł. Od 11 do 15 km na godzinę jest mandat 100 zł, od 16 do 20 jest mandat 200 zł, od 21 do 25 jest mandat 300 zł, od 26 do 30 jest mandat 400 zł, no i już później od 31 km do 40 km jest mandat powiększony, jest to mandat 800 zł, od 41 do 50 km na godzinę przekroczenia prędkości jest mandat 1000 zł. Od 51 do 60 1500, od 61 do 70 jest 2000 i największy, najwyższy mandat karny jest o przekroczenie od 71 km wzwyż. Jest to mandat, tak jak wspomniałem, 2,5 tysiąca złotych. No. To są te najpopularniejsze wykroczenia, które popełniamy na drogach, prawda? Czyli lekkie przekroczenia prędkości, czy też znaczne, prawda? A co no. jeszcze z dość częstym oczywiście? Może jeszcze tylko dodam, że za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę pozostało, tak jak i wcześniej, zatrzymanie uprawnień, gdzie wiadomo, policjant na miejscu zatrzymuje uprawnienia elektronicznie. Mówimy tutaj oczywiście o przekroczeniu w terenie zabudowanym. Tak jest. W terenie zabudowanym jest to przekroczenie 50 km na godzinę i wtedy policjant zatrzymuje uprawnienia. No, mieliśmy też tutaj właśnie, może wspomnę, z 1 stycznia, czyli od czasu wejścia tej ustawy dotyczącej właśnie tutaj tych nowych przepisów, też taką sytuację tutaj na terenie miasta Suwałk, gdzie kierujący samochodem Audi przekroczył dozwoloną prędkość o 51 km na godzinę. Zostały zatrzymane uprawnienia. Kierującemu został nałożony mandat w wysokości 1500 zł. Według nowego taryfikatora. Gdzie wcześniej, wiadomo, za to wykroczenie był mandat 400-500 zł.
Prędkość prędkością oczywiście, też popularnym, jeżeli można tak w ogóle tak ująć, wykroczenia, jest niestosowne wyprzedzanie. Nie w tych miejscach, na górce, przecinamy podwójną ciągłą. Jak to się przedstawia w taryfikatorze? Tak jak pan tu wspomniał, zmienił się taryfikator również tych wykroczeń związanych z nieprawidłowym wyprzedzaniem, czyli wyprzedzanie na zakrętach, na wzniesieniu, jak również bezpośrednio na skrzyżowaniu. Jest to mandat w wysokości 1000 zł, gdzie wcześniej taryfikator przewidywał kwoty 300 zł, 200 zł. No, jest to też znaczne powiększenie sumy mandatu za to wykroczenie. No, dlatego należy wystrzegać się, zwracać uwagę na znaki drogowe, na przepisy. Także jest to ogromna zmiana. Oczywiście, szanowni państwo, w dobie, jeszcze wspomnę, bo też przed nagraniem rozmawialiśmy, co się jeszcze dzieje na naszych drogach, i sporo jest osób, które rozmawiają przez telefon komórkowy, trzymając go w dłoni, nie używają zestawu głośnomówiących czy też innych wspomagających urządzeń. Jak to zmieniło się właśnie od 1 stycznia? Tak jak pan tutaj wspomniał, również za to wykroczenie wzrosła kwota z 200 zł do 500 zł. Punktów jest za to wykroczenie 5, czyli punkty zostały tak jak wcześniej. Zresztą do wszystkich wykroczeń punkty są przypisane tak jak w poprzednich latach, tak jak w poprzednim taryfikatorze. No tutaj zmieniły się na pewno kwoty. Szanowni państwo, zmiany tych kwot oczywiście są gigantyczne dla niektórych wykroczeń w pewnym zakresie. Też przypomnijmy, kiedy ostatnio tak naprawdę zmiana była, od kiedy obowiązywały poprzednie przepisy. No te przepisy nie zmieniały się od 1999 roku i do 2022 były no takie same. Te kwoty mandatu były takie same. No w tym roku wszystko, wiadomo, no zmieniło się. Dlatego proszę państwa o szczególną rozwagę, ostrożność i zwracanie uwagi na znaki, na przepisy ruchu drogowego. Wspomnę też, że policjant na drodze może nałożyć mandat przy zbiegu wykroczeń nawet do 8000 zł. Do tej pory było, chyba jak dobrze pamiętam, 1000 zł. Tak, 1000 zł mógł nałożyć mandat policjant. W tej chwili jest ta kwota zwiększona do 8000 zł, czyli przy zbiegu wykroczeń może być również powiększona ta kwota do takiej sumy. Zbieg wykroczeń, czyli, że tak powiem, suma przewinień w danym okresie czasu, tak, czy przy zdarzeniu? Tak, gdzie kierujący popełni kilka wykroczeń jednego manewru w tym samym czasie, może być naliczona kwota taka dosyć wysoka. No to zupełnie logiczne było podniesienie tej kwoty z racji tego, że za sam jeden mandat można na przykład 1500 mandatu złapać. Dokładnie. No tutaj też, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, przy spowodowaniu kolizji drogowej, czyli z artykułu 86 paragraf 1, gdzie dochodzi do zdarzenia drogowego, jest zwiększona również kwota. Wcześniej była to kwota 500 zł maksymalna, w tej chwili jest kwota od 1000 wzwyż. No to... Czyli 1000 zł plus popełnione wykroczenie, jakie przyczyniło się do powstania takiego zdarzenia, kolizji. Panie naczelniku, też w naszym mieście, szczególnie w ścisłym centrum, mamy sporo takich rejonów, tak zwanej strefy zamieszkania, prawda? Strefy zamieszkałej, gdzie obowiązują specyficzne przepisy, prawda? Gdzie pieszy ma absolutne pierwszeństwo w każdym miejscu, nie tylko na przejściu dla pieszych, gdzie ograniczenie jest do 20 km na godzinę. Jakie tam można, że tak powiem, wykroczenia popełnić i ile za to zapłacić? Nieustąpienie pierwszeństwa dla osoby pieszej, która porusza się w strefie zamieszkania. Jest to, tak jak powiedziałem, wykroczenie i za takie wykroczenie może kierujący zostać ukarany mandatem w wysokości 1500 zł. I to jest jedna kwota. I właśnie o tym chciałem, szanowni państwo, wspomnieć, bo gdyż, tak jak wspomniałem, w ścisłym centrum Suwałk sporo jest takich stref właśnie, gdzie pieszy może tak naprawdę przechodzić naprawdę w każdym miejscu jezdni i musimy poruszać się z małą prędkością, aby umożliwić mu poruszanie się nawet jezdnią, nie tylko chodnikiem. Panie naczelniku,
Wysokość mandatów oczywiście z każdy może się zapoznać, bo ogólnie dostępne są oczywiście cały ten taryfikator. Wspomniał Pan o punktach. Punkty się jako takie wartości nie zmieniły za poszczególne wykroczenia, ale sposób ich rozliczania. Punkty zostają za wykroczenia tak jak wcześniej były. Nie zmieniły się z wejściem nowego taryfikatora, ale punkty będą figurowały w systemie przez okres 2 lat. Z tym, że jeżeli kierujący nabył te punkty jeszcze w 2021 roku, czyli przed wejściem tej ustawy, może te punkty zredukować w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Zasady nie zmieniły się. 6 punktów można odjąć. Jeżeli te punkty zostały już nabyte w 2022 roku, no niestety nie będzie takiej możliwości. I tu należy wspomnieć właśnie, że te punkty, które złapaliśmy jeszcze przed 1 stycznia, one również kasują się na zasadzie starych przepisów, czyli po roku czasu. Tak, po roku czasu zostają wtedy one w systemie anulowane. Panie naczelniku, no podsumowując dzisiejszą naszą rozmowę, no trzeba uważać. Trzeba uważać od tego 1 stycznia. Zawsze trzeba było uważać, ale teraz szczególnie można to odczuć finansowo. Każde, naprawdę każde wykroczenie na drodze. Dlatego też proszę Państwa o rozwagę, o prawidłowe zachowywanie się na drodze, o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. No i nie będzie wtedy kontroli, nie będzie wtedy mandatów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja Państwu życzę, abyście się nigdy, że tak powiem, z Panem Naczelnikiem Państwo na drodze nie spotkali. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.